Witam wszystkich z tej strony TTR. W dzisiejszym odcinku Scrapmechanic kontynuuję tą automatyczną kolę, którą zacząłem w poprzednim odcinku. I ja tutaj akurat będę budował kilka nowych stacji. Nie wszystkie, potem jeszcze będę dobudowywał kilka. Ogólnie będę też stacje budował. Taki krótszy film, tylko trzy. Ale tak, ja już pisałem w poście, że już skończyłem ten projekt i że z tego będzie kilka odcinków. To jest jakby drugi odcinek z tej kolei automatycznej. I myślę, że będą cztery, ale to się jeszcze okaże. No więc zapraszam do oglądania. Ja w poprzednim filmie mówiłem, że ten tor jest dosyć długi, a pełne okrążenie go zajmuje około 10 minut. Po dodaniu stacji ten czas się nawet wydłuży. No więc jeden pociąg by raczej nie wystarczył, no bo kto by miał chęci czekać w grze 10 minut na pociąg, żeby przedostać się gdzieś, gdzie szybciej by było pieszo w sumie. No więc najlogiczniejszym wyjściem jest chyba dodanie kilku pociągów po prostu nowych. No to czas było zabrać się za tę stację. Na początku dobudowałem do mojego pociągu takie jakby klocki, które będą wskazywać, gdzie się będzie znajdował peron. Ja ten pociąg po prostu stawiam tam, gdzie będę chciał mieć stację i patrzę, na którym klocku mam postawić stację. No i też przypominam, że jakby wszystkie mechanizmy i cała logika znajduje się w pociągu, więc na stacji nie muszę budować żadnych jakichś specjalnych mechanizmów, tylko wszystko po prostu jest w pociągu. To naprawdę dużo ułatwiło, no bo po prostu nie trzeba tego robić, wystarczy to sobie skopiować z pociągiem raz. No i tutaj teraz już widzieliście, jak tą stację buduję. Ja każdą stację będę budował inaczej, bo chcę, żeby każda stacja była taka w innym stylu, w innym kształcie i żeby wszystko na każdej stacji było inne. Po prostu, żeby urozmaicić to wszystko. Więc każda stacja musi być zbudowana ręcznie, nie ma tak, że sobie kopiuję i wklejam stację, co najwyżej to jakieś tam poszczególne powtarzalne elementy. Też jako, że te pociągi mają silniki elektryczne, to zatrzymują się wszędzie w tym samym miejscu, więc na tej stacji można było łatwo ustalić po prostu takie miejsce, gdzie drzwi się otworzą i zrobić takie też drzwi na stacji, które uniemożliwiają jakby wypadnięcie z niej, gdy nie ma pociągu. Nie jest to bardzo użyteczne, no bo przecież nie spadnę przypadkiem, a jeśli tak, to sobie wrócę po prostu. Ale cóż, no tak jak mówiłem, chcę urozmaicić każdą stację i myślę, że to fajnie wyszło. No to jak pierwsza stacja była gotowa, to trzeba było się zabrać za kolejną. No, co tu więcej tłumaczyć? Druga stacja będzie tam w okolicy zajezdni. Przy tych zwykłych torach. No więc będzie jakieś przejście, to będzie taka właśnie też stacja przesiadkowa do tej zwykłej kolei i tak dalej. Już o tym mówiłem, że pewnie taką będę tworzył. No więc ona jest taka trochę ważniejsza, musi być troszkę większa. No i tak też zrobiłem. Chciałem też zrobić na niej drzwi otwierające się z obu stron. Bo mogę. No to tutaj już widzieliście pewnie, że zbudowałem perony z obu stron. Ale one są wysoko nad ziemią, to oczywiście trzeba zrobić schody. Potem te schody też zapisałem, przydały mi się bardzo w późniejszych stacjach. No i potem zabrałem się za peron tej zwykłej kolei. No jak zrobiłem ten peron, to te perony kolei automatycznej i zwykłej są dosyć blisko, więc myślałem, że można zrobić takie jakby nadziemne przejście między tymi peronami. No to też jest bezsensowne, muszę po prostu przejść ziemią, no ale no mówię, no po prostu to jest fajniejsze i ja naprawdę to muszę tłumaczyć. No i potem tutaj też poszerzyłem trochę ten peron ze strony prawej,
jak powiedzieć. No i zrobiło się takie tutaj bardzo duże miejsce w sumie na coś, nie wiem, takie puste. Trzeba będzie coś z nim zrobić potem pewnie, co nie? I potem tutaj ładnie widać, jak pociąg sobie jedzie, drzwi z obu stron się otwierają, można dosłownie przejść przez ten pociąg w środku. No i też przeobraża się ta stacja, robi się taka jakby rama, tam będzie potem dach, ale to nie w tym odcinku. Tak, ta stacja będzie jeszcze potem mocno przeobrażana. No i potem zostaje ta trzecia stacja, chociaż w sumie nie jest stacja, tylko to są po prostu dwa perony ze schodami. No ale ta stacja jest daleko od wszystkiego, pośrodku niczego dosłownie. Tam pomiędzy oceanem a tą stacją na początku. No więc no, jest to taka stacja, nie, to nie jest stacja, ale jest bardzo mała, szybko się budowało, więc też na filmie niewiele czasu zajmuje. No i jako, że ona jest ostatnia, to szybko dochodzimy do końca filmu, więc muszę się z wami już pożegnać. To cześć!